Panie przewodniczący, no 15 minut spóźnienia, no. Ale przynajmniej wypada przeprosić. Sejmowa Komisja Sprawiedliwości w pełnej krasie. Na tapecie projekty zmian w Krajowej Radzie Sądownictwa. W sposób ordynarny, niezgodny z konstytucją. To zgodna opinia całej opozycji. PiS jest jednak niewzruszony, nawet na takie apele. Powinniśmy odbyć taką debatę społeczną. Wniosek o wysłuchanie publiczne ustawy został odrzucony, czyli sejmowy walec może pracować dalej. Mamy państwo sędziów. Zmiany są konieczne. Politycy PiS od dawna powtarzają, że zmiany mają zakończyć erę postkomunizmu w polskim sądownictwie. Krytyka opozycji też idzie w tym duchu. Nawiązujecie ściśle, powiedziałbym, do rozwiązań PRL-owskich. Tam przedstawicieli narodu do Sejmu wyznaczała rządząca partia. To poseł Platformy, co ciekawe członek PZPR do samego końca PRL, a to przewodniczący komisji z PiS, były PRL-owski prokurator. Niektórzy z państwa rzeczywiście tkwią w mentalności słusznie minionego ustroju. Główna propozycja mówi o tym, że członkowie Krajowej Rady Sądownictwa, tych, którzy są sędziami, nie będą wybierani przez sędziów, ale przez Sejm. Ta propozycja, o której tutaj mówimy, zmierza w takim kierunku, który do niedawna obowiązywał na Ukrainie, a myśmy osiągnęli taki standard, który obowiązywał powszechnie w Unii Europejskiej. Ten standard z polskiego prawa ma zniknąć. Parlamentarny bój o sądy trwa. Prawo i Sprawiedliwość deklaruje, że się nie spieszy. Nie ma jednak wątpliwości, że opór opozycji nie zatrzyma zmian. PiS chce skrócić kadencję obecnych członków KRS, mimo iż konstytucja wyraźnie mówi o 4-letniej kadencji. Stanisławowi Piotrowiczowi przypominali dziś o tym sami sędziowie. Pan jest wybrany na kadencję i zwierzchnia władza narodu nie odwołuje pana w trakcie kadencji, tylko pozwala panu dokończyć tą kadencję i jest pan weryfikowany po jej upływie. Kadencja członków Krajowej Rady określona jest w konstytucji. Tak jak kadencja na przykład prezydenta, Andrzej Duda swoje wątpliwości wobec planów Ministerstwa Sprawiedliwości już zgłaszał. To samo może spotkać pana prezydenta Dudę, no bo dokładnie konstytucja mówi o jego kadencji. Mówienie, że w tym aspekcie projekt ustawy narusza konstytucję, no jest, po prostu użyję tego słowa, zwykłym kłamstwem. Ma usankcjonować wyrzucenie z KRS-u niezawisłych sędziów i zastąpienie ich tymi wybranymi przez Sejm. Wciąż nie usłyszeliśmy, jak reforma Krajowej Rady Sądownictwa ma usprawnić pracę polskich sądów. Kamil Dziubka, Onet.